No dobrze, zaczynamy kolejny dzionek. Godzina która? 8:00 rano. Szybka czeka na niewidzialną wycieraczkę. A co to będzie? Najpierw się muszę obudzić. Kawę wypiłem. Miałem jechać na trening, ale odpuściłem, bo wczoraj troszeczkę wieczorem poćwiczyłem i tak czuję, że dzisiaj byłoby za dużo. Za dużo. Słuchaj. Carwox Anti-Rain. Nie wiem, nigdy nie używałem. Dostałem od widza. Śmierdzi jak niewidzialna wycieraczka. Kurczę, no co mogę powiedzieć? Nic więcej. Jak to będziemy aplikować? Myślę, że wezmę standardową gąbeczkę. Jest tu jakaś pocięta? Jest. Dobrze. Wytnę sobie kawałeczek. Gąbeczki, słuchaj. Zaaplikuję. Te szmaty to mają iść do prania, kurde. Chyba będziemy wrzucać tutaj do wiaderka. Leżysz. O, taki naleśniczek. Zobaczymy, co to z tego będzie. No dobra. Wow. Ale... Ale przysycha szybko. Jo! Ho, ho, ho. Szybciuteńko. Ojeju. Słuchaj, od razu smuży. No dobrze, ale aplikuje się fajnie. Ale szyba wyjałowiona, słuchaj. Ciekawe, jak będzie z docieraniem, co? Ale... Słuchaj, zafarbowała mi jak K2. Ja kiedyś nie pokazywałem, znaczy pokazywałem albo nie. Zobacz, niebieska się zrobiła. K2 postało trochę, niewidzialna wycieraczka i identycznie mi zafarbowało. Więc podejrzewam, że może być to ta z K2 Pro. Całkiem możliwe, nie mówię, że nie. Oczywiście, tej opcji nie było w zestawie, jeżeli chodzi o to auto. Dałem grubo. Ops, bardzo grubo. Na maksa grubo. Nie żałuję materiału. Szyba miała nie być polerowana i nie była. Miała nie widzieć niewidzialnej wycieraczki, po prostu miała być czysta. No to tu będzie zabezpieczona. Fajna aplikacja, bo szybko to doschło. Aplikacja super. Myślę, że lepszym rozwiązaniem byłby pad mikrofibrowy. Tłusto. Czuję, że może być sroga przeprawa. Papier. Kurczę, papieru sobie nie przygotowałem. Muszę pójść po ręczniki papierowe, więc znowu zrobimy przerwę. Chwilunie. Będę musiał wyłączyć GoPro, bo tego nam na pewno zabraknie. To już nawet widzę. O. Budzimy się, dziadzia. Budzimy, budzimy. Zobaczmy. Ta. Najpierw zbierzemy, a później będziemy dalej myśleć. Ale tłuścioch. Ojeju. Ojojoj. Dobra, słuchaj. Albo nie, wezmę mikrofibrę. A co tam? Polecimy z mikrofibrami. Nie. Będzie lepiej może wchłaniać. Zobaczymy. O, tak, zdecydowanie. Ręcznik mikrofibrowy ładnie chroni, chłonie. Do tego zostawię włoski, bo to są do wnętrza. Tak, do wnętrza. Ale się ciągnie. Ja pierdzielę. I tak ręczniki papierowe będę musiał pewnie użyć i tak. Chciał, nie chciał. Żeby zdjąć te włoski. Że nu a. Dobra, wstępnie zbierzemy, ale słuchaj, ona nie jest jakaś problemowa, naprawdę. Wszystko idzie miękko i gładko, z tym, że jej zarzuciłem za dużo. Do tego wilgotność jest jeszcze wysoka. Garaż... O, tu czuję przeskok. Dobra. Słuchaj, bezproblemowa tak naprawdę. Nie, no spoko. Chciałem szukać dziury w całym i się nie udało. No...
Patrz. A patrzyłem na necie, bo byłem ciekawy ceny tego. Nie wiem, jak będzie z trwałością. Może u siebie na którymś kajtku zarzucę. Jak... Ale włosków, to był błąd właśnie. Widzisz. Teraz będę musiał zebrać te włoski ręcznikiem papierowym, bezpyłowym, bo jest ich mnóstwo. Słuchaj, mnóstwo. Ale dotarła się bez problemu. Dobra, ja idę po ręcznik papierowy. Mam ręczniki. Cała rola. I lecimy. Dzisiaj fajny dzień na zabezpieczenie, bo widzę, wyszło piękne słoneczko. O, od razu inaczej. Najpierw mikrofibra, teraz ręcznik. Nie, naprawdę bezproblemowo. Super, super. Złego słowa nie powiem. Tutaj wilgotność może być też plusem akurat przy tej niewidzialnej wycieraczce. Rewelacja, śliskość. Super. O, to woda będzie zrzucać pięknie. No to u siebie muszę to położyć. I sprawdzimy. Zobacz, włoski. O, tu jeszcze troszeczkę zostało. Rewelacja. Super. Naprawdę. No, co ja mogę powiedzieć? No, bez problemu. Duża ilość, mikrofibra, teraz ręcznik papierowy. I już. I po temacie. Jeszcze gdzieś? No nie, ale porysowana. Tu się ktoś mścił. Nie wiem czym. Coś próbował wytrzeć chyba. Dobra, słuchaj. Dobra. Paruje, co? Pięknie, naprawdę. I poślizg, super, rewelacja. Okej, okay, niewidzialną wycieraczkę mamy za sobą. Mam tego bardzo dużo. Dziękuję osobie, która mi wysłała. Serdecznie Cię pozdrawiam. Możliwe, że i na którymś kajtku zarzucę, bo u mnie lejga na Audi zaczyna powoli już... Znaczy ona jest, ale już nie ma takiego kroplingu. O, ale zrzut oczyszczania cały czas jest. Siedzi, co? Dobra, słuchaj. Bierzemy się za lakier.